Cześć! Z tej strony Konrad Kowalczyk, Dynamics 365 CRM Junior Konsultant i w dzisiejszym odcinku Out of the Box chciałbym zaprezentować Wam ułatwienie w segregacji między innymi klientów czy też kontaktów, które w ostatnim czasie zostało zaimplementowane przez Microsoft w systemie CRM. Funkcjonalność bazuje na grupowaniu oraz agregacji naszych rekordów w tabeli za pomocą puls formularzy widocznych na widokach konkretnych tabel. Dla przykładu skorzystam dzisiaj z aplikacji Customer Service Hub, w której na potrzeby naszego Out of the Box stworzyłem kilka rekordów na tabeli klientów, które pogrupujemy sobie według konkretnych wartości. W systemie nie potrzebujemy żadnej dodatkowej konfiguracji, aby móc pogrupować sobie rekordy, ale ważne jest, aby administrator systemu włączył tę funkcję, ponieważ jest to nowość od Microsoftu i w starszych systemach może jeszcze nie być ona udostępniona. Jeżeli jest już dostępna, to sama segregacja jest bardzo prosta, o czym się za chwilę przekonacie. Co należy zrobić? Wystarczy nacisnąć na pasku na wybraną kolumnę na naszym widoku, co zaskutkuje otworzeniem się możliwych do wykonania akcji. Ja dla przykładu wybrałem miasto stacjonowania klienta, naciskamy na dane pole i jak widzimy, mamy nową funkcję, która nazywa się grupuj i po jej naciśnięciu system pogrupuje nam rekordy dopasujących do siebie grup względem nazwy miasta. Tak też właśnie system zrobił. Możemy sobie teraz te grupy rozwijać. Możemy pracować na konkretnych rekordach, możemy pracować także zbiorczo. Wszystkie funkcje są tutaj dostępne, więc możemy edytować zbiorczo, aktywować, dezaktywować, usunąć i korzystać ze wszystkich funkcji, które możemy wykonywać podczas zbiorczego edytowania i zbiorczej pracy. Opcja rozgrupowania odbywa się w ten sam sposób, a więc poprzez najechanie na pasek kolumn widocznych na widoku, naciśnięcie na jedną z kolumn, przez którą rekordy były pogrupowane i wybranie przycisku rozgrupuj, czyli wybieramy nasze miasto i wybieramy opcję rozgrupuj. System przywrócił nas do widoku, który mieliśmy poprzednio, a więc do listy wszystkich rekordów, które mamy w systemie. Ale istnieje także inna opcja w nowym zestawie funkcjonalności od Microsoftu, która dotyczy pracy na polach liczbowych. Jeżeli mamy takie pole systemowe lub które sami stworzyliśmy, ale w formacie liczbowym, to system pozwoli nam po najechaniu na widoku na to pole na skorzystanie z czterech możliwości. Ja wybieram sobie takie pole i mamy tutaj funkcję totals, a więc agregację i mamy tutaj cztery możliwości. Średnia, liczba maksymalna, liczba minimalna oraz suma. Wybierzmy sobie sumę i jak widzimy na dole naszej karty widoku mamy ogólne podsumowanie funkcji, którą wybraliśmy, a więc sumy, która pokazuje nam zsumowane wszystkie wartości z danego pola liczbowego. Te funkcjonalności, co ciekawe, można ze sobą włączyć i obliczać agregację do już pogrupowanych rekordów. Czyli jeżeli mamy włączoną agregację do sumy jakiegoś pola z wartością liczbową, możemy sobie teraz jeszcze dodać do tego grupowanie. Ponownie sobie pogrupujmy po miejscowości. I jak widzimy, nie dość, że mamy pogrupowane rekordy po miastach, to mamy także sumy nie tylko dla całości, ale także dla danej podgrupy, którą przed chwilą zdefiniowaliśmy. Możemy sobie dalej otwierać te grupy, możemy pracować na poszczególnych rekordach. Suma z danej grupy dalej będzie dla nas dostępna. Oczywiście takie działanie można jeszcze robić na formularzach danych rekordów, które mają włączoną funkcję grupowania i agregacji. Na ten przykład przejdę sobie do klienta, który ma powiązane ze sobą kontakty. Niech będzie to ten klient. I wybierzmy sobie tutaj z powiązanych ENCI kontakty. Klient ma powiązane trzy kontakty, w których wybrałem jakiś sposób wysyłki. Możemy go posegregować w taki sam sposób, jak poprzednio robiliśmy to na głównym widoku klientów. I tutaj widoczny, osadzony na subgridzie widok powiązanych kontaktów. Możemy posegregować wedle tego, co jest nam potrzebne.
Dla mnie będzie to sposób wysyłki, pogrupujemy. I jak widzimy na naszym subgridzie z klienta, w nawiązaniu do powiązanych kontaktów, mamy także pogrupowane rekordy wedle sposobu wysyłki. Z pewnością jest to bardzo ciekawa i przydatna opcja, która dla użytkowników systemu CRM, którzy na co dzień zmagają się z dużą bazą kontaktów i innych rekordów w systemie, pozwoli na optymalizację czasu pracy z podobnymi do siebie rekordami, na przykład będącymi z tego samego miasta lub z tej samej firmy. Warto tę funkcjonalność wdrożyć w swoich systemach i skorzystać z szansy na uproszczenie swojej pracy. Ode mnie na dzisiaj to tyle i mam nadzieję, że te funkcjonalności przydadzą się Wam do codziennej pracy. Bardzo za dzisiaj dziękuję i zapraszam do kolejnych Out of the Box w zakresie pracy z systemem Dynamics 365 oraz zachęcam do pozostawienia po sobie śladu w postaci lajka lub subskrypcji. Pozdrawiam i do usłyszenia.